W drodze do Pamukkale zatrzymujemy się oczywiście na śniadanko. Typowe śniadanko tureckie, przepyszne gözleme z twarogiem, jajko, dżem, sery, oliwki, no i czaj. Góry Taurus ciągną się wzdłuż Turcji przez 1500 km. To właśnie tu, po 40 dniach żeglugi, na najwyższym ich szczycie, Araracie, osiadła legendarna Arka Noego. Tak mówi legenda. Ale czy tak było? Wiele zespołów naukowców cyklicznie próbuje odnaleźć na to dowody. Po drodze do Pamukkale zatrzymujemy się w sklepie na pustkowiu. Tam lokalni ludzie sprzedają wiele różności. Między innymi wyroby tekstylne, torebki, miody, dżemy i mnóstwo przeróżnych mieszanek herbat. Po krótkiej degustacji kupujemy mieszankę aloesowo-ziołową o nazwie herbata sułtana. Jest to mocny aromat, do tego aloes, to wszystko robi dobrą robotę na górne drogi oddechowe. A przy tym jest wypijalna i smaczna. Dojechaliśmy do Pamukkale, Hierapolis. Przewodnikiem naszym na wycieczce do Pamukkale była Swietłana. Swietłana mieszkała wiele lat w Polsce, a potem przyjechała tu do Turcji i tak już zostało. Jest to bardzo fajna, energetyczna osoba, z lokalnego biura podróży Alania Online. My korzystaliśmy, polecam serdecznie to biuro. Wszystko bardzo wygodnie załatwia się online, nawet można załatwić wszystko już z Polski. Przyjeżdżają pod hotel, zabierają cię i wszystko gra. Była jeszcze druga. Piękna panorama, jeśli ktoś będzie chciał sobie podejść na zdjęcie. Na same Pamukkale nie wolno wchodzić. Tam właśnie zamknięto tę ścieżkę, ale jest taki podest. Tam można sobie podejść tym podestem i sobie porobić piękne antyczny basen, znany też jako basen Kleopatry. Jest to basen z wodami termalnymi. Legenda niesie, że Kleopatra zażywała w nim kąpieli, by przedłużyć swoją młodość. Podobno kąpiel w tym basenie odmładza każdego o 10 lat. Spróbujcie. Za kąpiel w basenie Kleopatry trzeba zapłacić dodatkowo około 15 euro. Ponieważ bilet wstępu do kompleksu termalnego nie jest zawarty w bilecie do Pamukkale. Muzeum Hierapolis. Są tam artefakty i pozostałości starożytnego miasta. Mieści się bodajże w trzech salach. Idąc z basenu Kleopatry od strony Kas, w stronę Travertyn, warto tam zajrzeć.
chociażby po to, by się schłodzić. Zima w środku lata. No właśnie. To są te wapienne osady. Z wypływającej wody termalnej wytrąca się węglan wapnia, którego osady tworzą właśnie te nacieki. Przed wejściem na trawertyny należy zdjąć obuwie i zostawić na drewnianych podestach. Tam, gdzie zobaczysz setki innych butów czy klapek. Pierwsza myśl po zdjęciu butów jest taka, czy podłoże jest bardzo śliskie, czy się przewrócę, czy się poślizgnę, czy można chodzić bezpiecznie. Pierwszy krok i wszystko jasne. Nic się nie powinno stać. Grunt jest dosyć szorstki, nie ślizga się zbytnio, można powoli, spokojnie chodzić. Po powierzchni spływa cienka warstwa wody i nie należy wychodzić poza wskazane obszary. Trawertyny Pamukkale przetrwały tysiąclecia. W ciągu tych tysięcy lat woda bogata w wapń wypływa z głębi ziemi, twardnieje i zamienia się w warstwy lśniącego białego wapienia. Te bajeczne białe baseny są odwiedzane przez setki tysięcy ludzi z całego świata. Pamukkale przez ostatnie 12 miesięcy, nie ostatnie, ale 12 miesięcy ubiegłego roku odwiedziło 620 tysięcy osób. A w tym roku, od stycznia, odwiedziło go już 1 050 000 turystów. I z tego, co się można dowiedzieć, napływa do nich coraz więcej rezerwacji z Korei Południowej i Tajwanu. Zawartość wapnia w spływającej wodzie jest tak wysoka, że może pokryć osadę grubość 1 mm, powierzchnię około 5 km2 rocznie. Ten park narodowy objęło swoim patronatem UNESCO, wpisując go na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. Trochę historii o Pamukkale, o Hierapolis. Miasto istniało przed okresem helenistycznym. W czasach Cesarstwa Rzymskiego była stolicą regionu Frygii. Hierapolis stało się bardzo ważnym ośrodkiem w okresie bizantyjskim. Hierapolis, czyli Pamukkale, słynęło z obróbki metali i kamieni, ale jego prawdziwa reputacja wzięła się od tkanin. Wyroby tekstylne, takie jak dywany, kilimy, tkaniny produkowane w mieście, były eksportowane do krajów regionu Morza Śródziemnego statkami z portu w Efezie. Produktem eksportowym, który przyniósł miastu wielkie bogactwo, były fioletowe tkaniny, znane w historii jako fiolet królewski i fiolet imperialny. Ten kolor, który od czasów starożytnych był akceptowany jako wyznacznik statusu i przywileju, był bardzo trudny do uzyskania i dlatego niezwykle cenny. Tylko królewskie pochodzenie, duchowni i niektórzy szlachcice mogli nosić fioletowe ubrania.
Nawet zwykłym ludziom zabroniono go używać. Rzemieślnicy z Hierapolis nauczyli się wytwarzać ten kolor, głównie przetwarzając pewien rodzaj skorupiaków. 1 gram barwnika można było uzyskać w wyniku wielu kilogramów muszelek i długotrwałej obróbce. Wrażenia z pobytu? Dla mnie bajeczne miejsce, niezapomniane widoki, gorąco. Z Pamukkale w drodze powrotnej jedziemy na tureckie Malediwy, ale o tym w kolejnym vlogu niebawem.